ciągu ostatniej doby w powiecie pilskim zanotowano 28 przypadków zakażenia koronawirusem, a dwie godziny później w sumie było już 71 przypadków. SARS-CoV-2 wykryto m.in. wśród pacjentów i personelu oddziału paliatywnego pilskiego szpitala. Lecznica ograniczyła działalność tylko do pilnych przypadków. Jest problem, bo ja w tej chwili zostawiłem syna tutaj w szpitalu. Wzięli go, przyjęli właśnie z tego, z pozycji SOR-u. No ale jak poszedł, to go wcięło. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy, no to powinien być przyjęty, nie? Ludzie sami sobie też i trochę są winni, nie? Przecież lekarze i te pielęgniarki tak samo są ludźmi jak i my. Którzy muszą pracować obecnie w ekstremalnych warunkach. To nie tylko są to pacjenci COVID dodatni, ale to są pacjenci objawowi COVID dodatni i personel medyczny. Też COVID dodatni, wypadły całe zmiany pielęgniarskie. To bardzo wiąże ręce, jeżeli chodzi o opiekę. Dlatego też dyrekcja szpitala podjęła decyzję o ograniczeniu działalności, przechodząc w tak zwany tryb ostro dyżurowy. Czyli dla zabezpieczenia pacjentów, którzy wymagają bezwzględnego pomocy medycznej i pacjentów również onkologicznych przez okres najbliższych 2 tygodni, w celu jak gdyby wygaszenia ognisk, które na dzień dzisiejszy wystąpiły w szpitalu, i dając możliwość, prawda, w przyszłości funkcjonowania szpitala w zakresie, który do tej pory myśmy stosowali. Od dzisiaj przez 2 tygodnie nie będzie przyjęć planowych, nie działają poradnie. Na terenie placówki obowiązuje kategoryczny zakaz odwiedzin chorych. Zakażonych pacjentów z pilskiego szpitala specjalistycznego przetransportowano do szpitala w Czarnkowie, który od tego tygodnia jest szpitalem covidowym. Na dzisiaj się sytuacja jeszcze nie zmieniła. Mamy 32 miejsca dla pacjentów z podejrzeniem, jak i zarówno wynikiem dodatnim covidowym. Na godzinę ranne 9 było 13 osób. Ostatniego stanu zmieniło się to, że 2 zmarły. Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju rząd podjął decyzję o wprowadzeniu nowych obostrzeń. Dotyczą one zarówno strefy żółtej, czyli u nas, i czerwonej. Obostrzenia dotyczą m.in. ograniczenia działalności lokali gastronomicznych, transportu publicznego, organizowaniu imprez okolicznościowych czy wydarzeń oraz zgromadzeń publicznych i religijnych. Żłobek przy ulicy Spacerowej w Pile od dziś do poniedziałku włącznie będzie nieczynny. Ma to związek z kwarantanną pracowników po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem. W szkołach i przedszkolach prezydent Piły zakazał organizowanie jakichkolwiek apeli, zawodów czy konkursów. Tak, żeby ograniczyć szanse na duże spotkania, i to jest rekomendacja dla wszystkich. Jeżeli czegoś nie musicie Państwo robić w tym czasie, to tego po prostu nie organizujcie. Nie ma takiej potrzeby, byśmy się spotykali i narażali siebie wzajemnie. Od poniedziałku uczniowie szkół średnich poza klasami maturalnymi przejdą na nauczanie hybrydowe. Cały czas obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, także w przestrzeni publicznej. Medycy wciąż apelują. Żeby ludzie nosili maseczkę z zakrytym nosem, to jest ważne. Tędy się zakażamy, bo noszenie maseczek podtąd nie ma najmniejszego sensu. Bo to od odpowiedzialnego zachowania się nas samych zależeć będzie powstrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.